Drodzy panowie, nie ma nikogo, to ja sobie pozwolę i zdejmę. Drodzy panowie, ja wiem, że to jest bardzo trudny temat i dlatego zacytuję, ponieważ ten tekst usłyszałem będąc dzieckiem. Kobieta to anioł. Zacytowałem. I chcę wam powiedzieć, że bardzo dużo prawdy w tym jest. Słyszałem nawet później, jak troszkę dorosłem, że kobieta pijana to anioł. Twierdzę, że im jestem starszy, tym te prawdy o życiu są mniej trafne. Natomiast, że kobieta ma anielską duszę, to też to słyszałem. I drodzy panowie, ja wiem, że to będzie trudne dla was do przyjęcia, bo niektórym się wydaje, że kobieta to człowiek. A ja twierdzę, że kobieta to jest dużo więcej niż człowiek. Nawet dużo więcej niż anioł. Ja wiem, że tutaj wchodzę na bardzo grząski grunt. Ten grząski grunt się nazywa, że skoro kobieta to jest więcej niż człowiek, więcej niż anioł, to pozostaje prosty wniosek, że kobieta ma coś w sobie ze zbuntowanego anioła. I dlatego, drodzy panowie, jak pożyjecie na tym świecie intensywnie, to znaczy będziecie zainteresowani dowiedzeniem się, jaka jest struktura budowy kobiety, to bardzo szybko się przekonacie, że zbuntowany anioł przy kobiecie to jest mały bloblik, to jest coś niewielkiego. Kobieta to jest anioł zupełnie innego gatunku. To nie jest anioł, który się buntuje. To jest anioł, który sam tworzy raj. I dlatego, kochani, jeżeli wydaje wam się, że jak patrzysz na kobietę, to widzisz, że koło niej stoi anioł, w żadnym razie, to, co stoi koło kobiety, to na pewno nie jest anioł.